Dzień dobry, witam Państwa jak zwykle bardzo serdecznie w naszym kolejnym programie Spacery z Historią. Dzisiejszy spacer, a właściwie już podróż cała, przyprowadziła nas do bardzo pięknej, urokliwej miejscowości, jaką są leżące niedaleko Świecia Sartowice. Przyjechaliśmy tutaj do Sartowic, żeby pokazać Państwu urok tego miejsca, pokazać piękny kościół pod wezwaniem świętej Barbary, wspaniale odnowiony, odrestaurowany staraniem obecnego proboszcza, księdza Leszka, ale przede wszystkim, aby opowiedzieć wspaniałą, przepiękną historię związaną z relikwiami świętej Barbary, z księciem Świętopełkiem, władcą pomorskim. Cała ta historia w sposób znaczący wpłynęła na świecie, na rozwój naszego miasta, na jego znaczenie, a zaczęło się to wszystko w XIII wieku, tu właśnie w Sartowicach. W XIII wieku książę pomorski Świętopełk, władca tych ziem, władca znacznej części Pomorza Gdańskiego, dostrzegł chyba jako jeden z pierwszych władców tu na naszych ziemiach zagrożenie, jakie niosło z sobą przybycie tutaj na te tereny zakonu krzyżackiego. Książę, który był władcą bardzo rozmyślnym, przewidującym, stwierdził, zauważył, co było zresztą niezbyt trudne, że aby kontrolować krzyżaków i wpływać na ich poczynania, to najlepszym sposobem będzie kontrolowanie tego, co dzieje się na rzece Wiśle. I tu właśnie w Sartowicach był gród, w którym postawiono komorę celną, komorę, która miała za zadanie kontrolę spławu wiślanego, kontrolę handlu, który Wisłą się odbywał. Dzięki takim zabiegom książę Świętopełk miał jakby w garści zakon krzyżacki i załogi krzyżackie stacjonujące tutaj już na ziemi chełmińskiej. Z tego tytułu, z tytułu też zatargów z braćmi, wynikły konflikty i doszło do otwartych walk z krzyżakami, w których książę Świętopełk, wykorzystując okoliczną ludność, Prusów szczególnie, odnosił znaczne sukcesy. Było to solą w oku krzyżaków. Krzyżacy robili wszystko, aby zmniejszyć wpływy Świętopełka, pozbyć się go i przede wszystkim pozbyć się tego kolca, który tkwił tutaj w postaci grodu w Sartowicach. Walki miały bardzo ostry przebieg, toczyły się na lądzie, ale też w dużej mierze toczyły się na wodzie. Flotylle wiślane, flotylle łodzi ścierały się również na wodzie. No, Świętopełk w tych walkach w początkowym okresie, tak jak już wspomniałem, dominował i krzyżacy robili wszystko, żeby po prostu tą szalę przeważyć na swoją stronę. Wykorzystali do tego też swój aparat propagandowy, a między innymi wykorzystali fakt współpracy Świętopełka właśnie z okolicznymi plemionami, szczególnie Prusów, których krzyżacy uważali za pogan i Świętopełka przedstawiali jako wspólnika pogan. I tu też gdzieś z tamtych czasów chyba wywodzi się określenie Góry Diabelskie, Czarcie Góry, to te okoliczne wzgórza, na których wznosi się tutaj kościół w Sartowicach, dlatego że oskarżano go o współpracę z poganami, o konszachty z diabłem. Także krzyżacy propagandowo starali się za wszelką cenę Świętopełka zdyskredytować, a z tej racji, że Świętopełk wszedł też w posiadanie relikwii świętej Barbary, o której powiemy, jak już wejdziemy do kościoła, to też wymyślili w pewnym sensie taką jakby legendę, że święta Barbara ukazuje się braciom zakonnym we śnie i ona się domaga, żeby z rąk pogańskich księcia Świętopełka została wyzwolona i żeby ją zdobyli, odbili rycerze zakonni. I tak też się stało. I doszło do takiego momentu, że
w 1242 roku, w nocy z 3 na 4 grudnia, tutaj właśnie do Grodu Sartowickiego wdarli się rycerze zakonni w liczbie 4 z dowodzącym nimi marszałkiem zakonnym von Bernheimem i 28 pachołków, ale była to wystarczająca liczba w zupełności, dlatego że załogi naszej pomorskiej w Sartowicach nie było. Została ona wywabiona w pole takim mylnym manewrem krzyżackim, że zbierają się w innym miejscu, więc Sartowice były pozbawione załogi, a poza tym była tutaj mniszka wśród załogi sartowickiej, która była zdrajczynią, sprzyjała krzyżakom, była krzyżackim szpiegiem według podań, przekazów z tamtego okresu. Otworzyła po prostu bramę i rycerze zakonni wdarli się do środka, zdobyli Sartowice, wyrżnęli tych, którzy tutaj jeszcze byli na miejscu i uwieźli te relikwie świętej Barbary. Wspaniałą legendę i wspaniałą historię tego wydarzenia przeczytam Państwu, przytoczę, zacytuję już w kościele u stóp świętej Barbary, u stóp figury świętej Barbary, a całą tą historię, co pewno jest, wydaje mi się, mało wiadome dla wielu osób z naszego terenu, historię Sartowic, Świecia z tamtego okresu średniowiecza, pięknie opisał w swojej powieści Wiatr od morza Stefan Żeromski, pięknym literackim językiem. Warto sięgnąć po tę książkę. Była to moja lektura w czasach szkolnych, stąd też wzięła się początkowa znajomość tych rzeczy i jest tu pięknie to opisane, ale to, co napisał Żeromski, przeczytam Państwu i przytoczę, jak już wejdziemy do środka, do kościoła. Jak Państwo widzą, weszliśmy do środka, do przepięknego kościoła pod wezwaniem świętej Barbary. Jak wspominałem na początku, jest on tak przepiękny też staraniem o renowację, o remont, które podjął ksiądz proboszcz, ksiądz Leszek Kozłowski. I tu, jak zapowiadałem, u stóp widocznej nad tabernakulum figury świętej Barbary przytoczę Państwu wspaniałą historię, legendę obiecywaną przeze mnie z książki, z powieści Stefana Żeromskiego Wiatr od morza. Oto co głosi jedna z najstarszych wyspiarskich powieści. Na początku XIII stulecia Eryk IV, król duński, zwany Szeląg od Pługa, syn Waldemara II, prowadził wojny zaciekłe. Studiując za lat swych młodzieńczych za granicą nauki, w italskiej Bononni i w Paryżu, jak głosi kronika, książę Eryk zaprzyjaźnił się i pobratał z Sinibaldem Fieschi. Ten to znakomity znawca kanonów za opłatą daniny na rzecz stolicy apostolskiej zatwierdził krzyżaków we władaniu ziemią chełmińską i darował im kraje, które na Prusakach zdobędą. Posiadłszy część władzy królewskiej nad Danią Północną, jeszcze za życia Waldemara II, Eryk wysłał poselstwo do swego ongi przyjaciela, papieża Innocentego IV, z prośbą o wszczęcie dochodzeń przeciwko dwuduńskim biskupom. Papież Innocenty, uwikłany w srogie walki orężne z cesarzem Fryderykiem, nie zlekceważył przyjaciela siedzącego na tronie północy. Posłał do Danii legata z darami składającymi się ze szczątków Krzyża Świętego i z czaszki świętej Barbary. Głowa samotnicy, nazwanej imieniem Barbara, czyli obca wśród swoich, wśród najbardziej rodzonych. Głowa zamkniętej wiecznej wieży, nie tylko materialnego więzienia, lecz zamkniętej wieży zupełnej ducha samotni, upadła znowu pod nogi barbarzyńców. Dlatego może i stała się darem potężnego papieża dla króla, ona, co była samą pokorą i samą jeno nieskazitelną nagą cnotą. Świętopełk, książę gdański, zrozumiał znaczenie zdobyczy i potrafił ją uczcić.
Zamknął szkatułę z głową świętej Barbary w swoim niezdobytym zamczysku w komorze najtajniejszej Sartawic. Świętopełk, syn Mszczuja i Zwinisławy, wnuczki Ratibora, po wygaśnięciu rodu Ratiborowiców opanował ich dziedzinę orężem czy podstępem. Świętopełk, zagarnąwszy dziedzictwo Ratiborowiczów, Słupsk, Sławno, Białogard i całe pobrzeże, stał się również panem na Helu. Podzieliwszy się z braćmi, oddał Białogard z całą ziemią Samborowi, Lubieszew, Tczew i Starogard, a sam objął Gdańsk, Puck, Świecie, Nowe i Wyszogród. Gdy bracia przeciw niemu poczęli spiskować, pobił ich i zajął ich udziały. Zrazu sojusznik krzyżackiego zakonu w dziele ujarzmienia i podboju zawiślańskich Prusaków, wnet poznawszy się na wartości przybyszów, stał się najzacieklejszym ich wrogiem. Podburzył ludy Pomezani, Warmii, Natangi, Bartoni. Ludy te przez krzyżaków niedawno ochrzczone porzuciły chrześcijaństwo i szły pod chorągwie Świętopełka, który przybyszów niemieckich w pień wycinać polecał. Rycerze krzyżowi zamyślili zdobyć Sartowice niespodziewaną napaścią. Teodoryk von Bernheim, marszałek zakonu, wec czterech rycerzy i 28 pachołka w nocy naszedł zamczysko i załogę wyrąbał. Plądrując książęce komory, zdobywcy znaleźli szkatułkę, której napis wyryty zaświadczał, że się w niej relikwia bezcenna, głowa świętej Barbary, znajduje. Marszałek zostawił w Sartowicach załoga, a sam szczupłym, otoczony oddziałem, uwiózł pod płaszczem krzyżowym zdobycz ponad wszystko znaczniejszą. W grudniową zawieję, ciemną nocą, skok popędził do Chełmna. Lud cały z duchowieństwem na czele wyszedł na powitanie świętości. Wniesiono srebrną skrzynkę w procesji do pierwszego po drodze kościoła. Świętą Barbarę uznano za patronkę powiślańskiej krainy. W kościele sartowickim oprócz świętej Barbary, oprócz figury świętej Barbary, znajdziemy też inne wspaniałe pamiątki dawnych czasów. Jest krzyż datowany z XVI wieku, z 1530 roku. Jest tutaj chrzcielnica średniowieczna, najprawdopodobniej datowana gdzieś na XV wiek, czyli już na czasy poświętopełkowe, na czasy krzyżackie. Według przekazów historycznych była też w kościele przechowywana monstrancja XIV-wieczna, ale do dnia dzisiejszego się nie zachowała. Oprócz wspomnianych już przeze mnie zabytków, które znajdują się w kościele, kropielnicy, krzyża, mamy tutaj na zewnątrz dwa bardzo wspaniałe dzwony. Jeden z roku 1707, drugi starszy, z 1651. Mają datowania na swojej powierzchni. Ten dolny, starszy, ma bardzo ciekawy napis: na chwałę mojego imienia w Duchu Świętym funduje parochus proboszcz Józef Blok. To nazwisko, ten proboszcz gdzieś tam się przewija przez wzmianki też o naszym mieście, o Świeciu, i pochodzenie tego dzwonu może też gdzieś mieć swoje korzenie w naszym mieście, dlatego że Sartowice w okresie późniejszym, XIX-wiecznym, były obsługiwane też przez parafię w Świeciu, więc dzwon ten mógł znaleźć się tutaj, przywędrować ze Świecia. Górny najprawdopodobniej jego pochodzenie jest tutaj z tego miejsca, z tego kościoła. Książę Świętopełk po utracie sartowickiego grodu, który znajdował się właśnie w tym miejscu, gdzie stoi obecnie kościół, grodu, jak wspominałem, bardzo ważnego, kontrolującego żeglugę na Wiśle, podejmował próby odbicia go. One spełzły na niczym. W ciągu 2 lat nie udało się w trakcie walk tego grodu odzyskać. W końcu w 1244 roku Świętopełk Sartowice spalił. Świętopełk starał się też za wszelką cenę odzyskać relikwie świętej Barbary. Były one dla niego cenne i ze względu na ich świętość, ale też ze względu na cudowną moc, jaką posiadały. Świętopełk cały czas był przekonany, że moc tych relikwii powoduje, że wygrywa, wychodzi zwycięsko z walk z zakonem krzyżackim. I tak się rzeczywiście działo. Dopóki relikwie były w posiadaniu Świętopełka, walki z zakonem toczyły się po jego myśli.
moc relikwii dla ludzi wierzących jest to sprawa bezdyskusyjna. Dla tych może mniej wierzących czy niewierzących sprawa z pogranicza pewnej fantastyki naukowej, ale jest to w dużej mierze potwierdzone i relikwie te, które wywędrowały najpierw do Chełmna, potem gdzieś z rządzeniem losu trafiły do Czerwińska nad Wisłą, do kanoników regularnych. Ja tutaj akurat mam przy sobie księdza Leszka Kozłowskiego, proboszcza parafii, który trochę więcej dowiedział się na temat tych relikwii i może nam powiedzieć na dzień dzisiejszy, gdzie one się znajdują. I zapytam też przy okazji tej, czy mimo tego, że nie ma tych relikwii, czy ten kult świętej Barbary nadal jest tutaj podtrzymywany, jest on żywy i jest to kultywowany przez parafian, przez okolicznych mieszkańców. Z informacji, które udało mi się uzyskać, faktycznie w Czerwińsku tych relikwii nie mam, sam osobiście się tam udałem. I z przekazów księdza Wacława Dokurno dowiedziałem się, że znajdują się w Muzeum Diecezjalnym w Płocku, do której diecezji należy również i Czerwińsk. Tam jeszcze niestety się nie udałem, ale cały czas żywo są prowadzone prace, które mają wskazać miejsce, gdzie też relikwie świętej Barbary się znajdują. A co do kultu świętej Barbary, to takim bardzo miłym momentem jest to, że bardzo wielu ludzi wraca tutaj. Na przykład kiedyś zawarli tu sakrament małżeństwa, jest rocznica, jubileusz, chcą tu w tym kościele przed świętą Barbarą odnawiać swoje śluby. Bardzo wielu ludzi z całej Polski przez te 3 lata przeszło, jak tutaj jestem, miało miejsce takie wydarzenie, że wracali do tego miejsca, gdzie rozpoczynała się ich droga sakramentu małżeństwa, ich droga wiary przez sakramenty, które tutaj przyjmowali. Czyli gdzieś jakieś tam potwierdzenie tego, co zawsze mówię przy okazji tego typu programów, że jest moc nadnaturalna i też fakt, bo tutaj pewno ksiądz potwierdzi, że te relikwie to był fragment czaszki świętej Barbary oprawny w drzewo krzyża świętego. Tak, więc tutaj, jeśli chodzi o krzyż, na którym umarł Chrystus, no to bardzo często się spotykam w swoich gdzieś tam jakichś poszukiwaniach historycznych na temat mocy, cudownej mocy działania krzyża, po którym spłynęła krew Chrystusa. Tak, niewątpliwie jest to taki obraz relikwii, jaki Pan przedstawia i żywo istnieje on również w pamięci, ale też i tęsknotach parafian, bo bardzo często, czy to w czasie kolędy, wracał temat, czy one są, czy one wrócą, gdzie one są i jaki jest ich stan na dzień dzisiejszy. Czyli jakaś nadzieja na powrót tych relikwii jest. Nadzieja jest, zawsze. Jak zawsze, bardzo, bardzo dziękując za zainteresowanie naszymi programami. Zapraszam na następne spacery, czy też podróże, tak jak nasza dzisiaj, z historią. Szczególnie gorąco chcę tu podziękować księdzu proboszczowi, księdzu Leszkowi Kozłowskiemu i za tą dzisiejszą gościnę, za informacje, których nam udzielił. No i życzyć mu, żeby tak jak wspaniale udaje mu się ten kościół odnawiać, żeby dalej tutaj mógł pracować i dla dobra parafii, dla dobra parafian. I tak jak może zawsze jeszcze słowo, tutaj włączę swoje, że moja zasługa to tutaj jest minimalna, zasługa największa to jest parafian, którzy składają swoje ofiary, żeby ten kościół mógł pięknieć i być przekazany w jak najlepszym stanie, z całym swoim wyposażeniem następnym pokoleniom. Bo myśmy otrzymali to wielkie dziedzictwo, bezcenne, otrzymaliśmy je za nic, a naszym zadaniem jest, żeby to przekazać kolejnemu pokoleniu. Myślę, że tak jak Sartowice w historii wpłynęły na historię naszego miasta Świecia i na jego rozwój, na to, że Świętopełk po utracie Sartowic przeniósł się do Świecia, to też mieszkańcy Świecia to docenią i zjawią się tu też w Sartowicach zachęceni tym naszym programem, a przy okazji też może uda się i wspomogą tutaj księdza Leszka w jego pracy. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękuję bardzo.